Proszę Państwa, uwagę, minęła godzina 12, w związku z tym otwieram 39. sesję Rady Gminy Bulkowo. Witam bardzo serdecznie naszego radnego powiatowego, Bogdana Matczaka, dodam. Witam Pana Wójta wraz z pracownikami radnych. Witam koleżanek i kolegów radnych. Witam Panią Sołtys. Witam pracowników Urzędu Gminy. Otrzymaliście Państwo informacje na temat porządku obrad. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś zmiany, poprawki do tego porządku? Ja poproszę, żeby w moim imieniu Pani Sekretarz wniosła projekty, zgłosiła projekty uchwał, te, o których rozmawialiśmy ostatnio też na Komisji Wspólnej. Bardzo proszę, Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, w imieniu Pana Wójta proszę o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał. W punkcie E uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa piłkochwytów na boisku w Bulkowie Kolonii. W punkcie F uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy. W punkcie G uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup maszyny do sprzątania hali sportowej Szkoły Podstawowej Bulkowo. W punkcie H przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo oraz w punkcie I uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych jest za przyjęciem tego porządku. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy. W Urzędzie Gminy był podpisany przeze mnie protokół. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmianki, poprawki co do tego protokołu? Jeżeli nie, proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. 15 radnych jest za przyjęciem tego protokołu. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Drodzy państwo, tradycyjnie w kilku zdaniach najważniejsze rzeczy, którymi zajmowałem się w okresie międzysesyjnym, postaram się w skrócie przedstawić. I tak. 29 stycznia uczestniczyłem w małym zebraniu sprawozdawczym OSP Bulkowo, tutaj w tej remizie. 2 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gminie Bulkowo z panią Marzeną Kacperską. Omawialiśmy tutaj sprawy głównie informacyjne, jak najszybciej, najskuteczniej dotrzeć do rolników z informacjami, które przekazuje ODR również swoimi kanałami, ale tu zaproponowałem jeszcze naszą pomoc, żeby te informacje jak najszybciej docierały, bo są ważne. 3 lutego uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Chlebowo, gdzie tematem przewodnim, jak już wspominałem, była budowa farmy fotowoltaicznej w tej miejscowości. 7 lutego to był taki dzień spotkań z Państwem radnym, z sołtysami, gdzie wcześniej ustaliliśmy te spotkania. 9 lutego spotkałem się z panem Mariuszem Gołuchowskim, kierownikiem energii i oświetlenia rejon Płock. Niestety to spotkanie dotyczyło, na szczęście, może niezbyt drastycznej, ale jednak podwyżki energii, jeżeli mówimy o oświetlenie uliczne. To nie jest jeszcze, na szczęście, ta cena, która obecnie obowiązuje, jest około połowę niższa, ale to już sygnał też, że spółki renegocjują i w najbliższej przyszłości, czyli pewnie od kolejnego roku budżetowego albo jeszcze w trakcie roku budżetowego, mogą nas czekać kolejne bardzo nieprzyjemne niespodzianki, tak bym powiedział. Teraz tak. 10 lutego uczestniczyłem w pierwszym w tej kadencji prezydium zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na szczeblu powiatu, też w tej kadencji jako członek prezydium zasiadam. 21 lutego spotkałem się z panią prezes naszej przyszłości, z panią Krystyną Sankiewicz, jak również z panią sekretarz, z panem kierownikiem komunalki po to, żeby ustalić zakres niezbędnego remontu w pomieszczeniu, gdzie wydawane są produkty z banku żywności, produkty żywnościowe. To pomieszczenie wymaga gruntownego remontu ze względu na potrzeby higieniczne, ale też na większy komfort wydających tą żywność po to, żeby spełnić wszelkie możliwe standardy, tak aby się odbywało to w jak najlepszych warunkach. 22 lutego spotkałem się z księdzem Andrzejem Konwerskim, sprawy gospodarcze. 23 lutego spotkałem się z panią urbanistką, z panią Alicją Pejta, która obsługuje naszą gminę właśnie pod kątem ładu przestrzennego. I też tego dnia spotkałem się z zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, z panem Jackiem Starczewskim. To spotkanie dotyczyło wyłącznie zastosowania już w praktyce nowej ustawy, a jednym z elementów tej ustawy są ubezpieczenia emerytalne i dodatek dla tych strażaków, którzy druhen i druhów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a biorąc pod uwagę wcześniejsze zasługi dla straży, są uprawnieni do uzyskiwania comiesięcznego 200-złotowego dodatku. I tu porozmawialiśmy o szczegółach. Za pośrednictwem dzisiejszej sesji i mam nadzieję coraz większej oglądalności naszych posiedzeń chciałem przekazać, że już jesteśmy gotowi, pomimo że do końca września można to czynić, ale zachęcam wszystkich druhów, strażaków, którym się należy ten dodatek, do odwiedzenia naszego urzędu, do kontaktu z druhem komendantem, z Piotrem Kaźmierowskim. Procedura jest ogólnie jest taka, że potrzebni są świadkowie, jeżeli mówimy o latach minionych. Potrzebni są świadkowie, którzy zaświadczą, że dany druh brał udział w akcjach ratowniczych przez odpowiednią ilość lat. I ja tu jestem potrzebny do poświadczenia autentyczności podpisów i proponuję, żeby jak najszybciej druhowie i druhny uruchomili te sprawy, bo im bliżej końca terminu, tym chętnych będzie więcej i jak to komendant określił, możliwości przerobowe komendy też są określone i może się okazać, że nie wszyscy na ostatnią chwilę zdążą się zarejestrować, a to są pieniądze, które należą się, bardzo się należą druhom ochotnikom i druhnom. Także proszę, mówcie w terenie i proszę o kontakt też, jeżeli chodzi o naszą gminę. Szacunki są takie, że w powiecie około 700 do 800 druhen i druhów jest uprawnionych do tego świadczenia. To są szacunki. Zobaczymy, jak wyjdzie po spełnieniu tych formalności, bo może się okazać, że ta liczba będzie znacznie większa. 24 lutego tu się spotkaliśmy w ramach obrad Komisji Wspólnej, a o 14 spotkałem się z przedstawicielami wszystkich OSP, gdzie właśnie tematem były te dodatki emerytalne. Chciałem przekazać na bieżąco wiedzę po to, żeby jak najszybciej do swoich druhów docierali druhowie z zarządów. Tematem też był proces szkoleń, który będzie się odbywał w naszych remizach za obopólną korzyścią, rozumiem, bo szkolenia będą dotyczyły cyfryzacji, czyli ogólnie mówiąc dobrego i swobodnego poruszania się w internecie dla osób, które zechcą uczestniczyć w tym szkoleniu, a wymierną korzyścią dla druhów będzie takie wspomożenie, gdzie kilkaset złotych wpłynie do ich budżetów właśnie za użyczenie sali. Także myślę, że warto druhów wspomóc, do szkolenia się zaangażować. Będą dwa stopnie tego szkolenia, zresztą szczegóły będą niedługo ogłaszane. Zachęcam do podnoszenia swoich kwalifikacji. 25 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym. Spotkanie było organizowane w zasadzie z dnia na dzień, ponieważ wymagała tego sytuacja.
a już jak się domyślacie, dotyczyło to sytuacji na Ukrainie i agresji Rosji na to państwo. My wspólnie z powiatem, też jako mieszkańcy gminy, włączamy się w pomoc ludności cywilnej. Są zbiórki, a potem w wolnych wnioskach szerzej się odniosę do tego zagadnienia, ale co do zasady to spotkanie dotyczyło tego, jak pomóc uchodźcom, jak pomóc też osobom, które pozostały na Ukrainie i potrzebują różnych artykułów. W tym czasie odbywał się też turniej tenisa stołowego oraz piłki nożnej organizowany przez Klub Zjednoczeni Bulkowo. To były kilkudniowe rozgrywki, dotyczyły różnych grup wiekowych. Podkreślam to, ponieważ klub organizuje je od lat z powodzeniem i podkreślam to też dlatego, że dzieciaki i zawodnicy młodsi i starsi garną się do sportu i te turnieje cieszą się wielkim powodzeniem, a ja mam przyjemność fundowania medali, czasami nagród też, z czego jestem bardzo zadowolony. W tym czasie też miałem nieobecność kilkudniową spowodowaną chorobą, ale też chcę wszystkich uspokoić, że nie ma tutaj problemu w funkcjonowaniu gminy i załatwianiu spraw bieżących. Wszystkie rzeczy, tak jak przy mojej obecności, tak i też przy chwilowej absencji, są świetnie tutaj załatwiane przez panią sekretarz, panią skarbnik, kierowników odpowiedzialnych na danych stanowiskach. I ten przepływ informacji i decyzyjności między nami też, ale i między jednostkami zewnętrznymi jest. Nie ma tu obawy o jakieś zakłócenia w działalności urzędu. Dziękuję. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. W międzyczasie odbyła się komisja nasza wspólna, z której protokół będzie zawieszony na BIP-ie gminy Bulkowo, Komisja Budżetowa i Komisja Skarg i Wniosków. I na początek bym poprosił przewodniczącego Komisji Budżetowej o odczytanie protokołu. Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 24.02.2022 roku. Rozpoczęcie posiedzenia godzina 12.10, rewizja OSP Bulkowie. Przewodniczący posiedzenia Rzeszkacki, przewodniczący komisji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według założonej listy obecności. Porządek posiedzenia, zaopiniowania podania mieszkanki gminy w sprawie umorzenia należności za zużytą wodę. Punkt pierwszy. Komisja opiniowała podanie mieszkanki gminy w sprawie umorzenia należności za zużytą wodę w okresie od 13 października 2020 do 24 stycznia 2022 roku. Mieszkanka zwraca uwagę, że problem stanowiła oszczędna rura, przez którą wydostawała się woda. Opinia Komisji 5 zda umorzyć połowę należności. Na tym protokół zakończono. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Protokół nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24.02.2022. Rozpoczęcie posiedzenia godzina 12.30. Przewodnicząca posiedzenia pani Justyna Dolinia, przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności. Porządek posiedzenia. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia przez Rady Miast i Gmin uchwały dotyczącej w okresie pandemii COVID-19. Punkt pierwszy. Komisja zapoznała się z petycją Fundacji imienia Nikola Tesli z Białego Stoku dotyczącą podjęcia przez Radę Miasta i Gminy w Polsce uchwały w sprawie działań w zakresie pandemii koronawirusa. Fundacja wnosi o podejmowanie przez Rady Miasta i Gminy uchwały w sprawie wydania zakazu noszenia maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantan i izolacji medycznej, zakazu stosowania szczepionek. Komisja 3 za postanowiła o przesłaniu petycji do Sejmu
żeby ten polityk na tym dodatku zakończony. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. W związku z tym, że do mnie i do pana wójta nie wpłynęła żadna interpelacja, przechodzimy do punktu 7. Do podjęcia uchwał w sprawach. Chciałbym zaznaczyć, że przed podejmowaniem uchwał odbyła się komisja wspólna, która trwała około 2 godzin. Także teraz myślę, że możemy śmiało przejść do głosowania. Punkt A. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Czy są może pytania lub pytanie co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt B. Zmiany uchwały budżetowej gminy Bulkowo na rok 2022. Czy są pytania lub pytanie co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt C. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą remont budynku gminnego położonego na działce numer ewidencyjny 138 obręb geodezyjny 0004 Bulkowo Wieś w miejscowości Bulkowo. Czy są pytania lub pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Radny Tyguś. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt D. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo na rok 2022. Czy są pytania? Pytanie? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Punkt E. Realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa piłkochwytów na boisku w Bulkowie Polonii. Czy są pytania lub pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt F. Realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy. Czy są pytania lub pytanie? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt G. Realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup maszyny do sprzątania hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bulkowie. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt H. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo. Czy są pytania lub pytanie co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt I. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki. Czy są pytania lub pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Punkt 8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja. Proszę bardzo, panie wójcie. Proszę państwa, tytułem uzupełnienia jeszcze harmonogramu międzysesyjnego. W sprawie bardzo ważnej zapomniałem piątka, mianowicie mieliśmy wspólne spotkanie z radnymi powiatowymi, z panem Bogdanem Maczakiem, z panem Piotrem Skorupskim. Jak zwykle sprawa dotyczyła naszych spraw, jeżeli chodzi o mienie powiatu na terenie gminy i podejmowaliśmy tu rozmowy na temat dalszych kroków, jak
działać, jak skutecznie zwracać uwagę władz powiatu na problemy, które dotyczą gminy Bulkowo. Także za to spotkanie bardzo dziękuję. I do spraw zwolnych wniosków, ale bardzo istotnych. Proszę Państwa, chciałem z całego serca podziękować naszym grupom ochotnikom za to, co duchownie zrobili wspaniałego podczas interwencji po huraganach z 17 stycznia i interwencji po huraganach z 17 lutego. Te drugie bardziej dotknęły naszą gminę i tu przyznam na szczególne słowa uznania. Zasługuje jeden dzień i akcja całodniowa, tak naprawdę, bo od godziny wczesnych, porannych, od godziny 6 praktycznie do późnych wieczornych przy wiejącym jeszcze, przejmującym wietrze i warunkach niekorzystnych duchowie zabezpieczali mienie tych, którym należało to zrobić, żeby uratować przed powiększaniem się szkód. I wykonali olbrzymią robotę, wspaniałą robotę, za co naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to nieoceniona pomoc. Kieruję też podziękowania do pracowników Urzędu Gminy, którzy koordynowali tymi zadaniami, dzięki którym teraz ubiegamy się dalej o pomoc dla naszych mieszkańców. I tu też mówię o pracownikach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję serdecznie też pracownikom z gospodarki komunalnej, którzy na bieżąco się też włączali w realizację zmniejszenia skutków nawałnic. Każde ręce były potrzebne i tak się stało. Dziękuję pani sekretarz za sprawną koordynację i zarządzanie całą akcją, tak za pierwszym, jak i za drugim razem. Przykro mi to powiedzieć, że to nie pierwszy raz. To nas tak umacnia w postępowaniu i szlifuje, ale wolałbym nie mieć tego doświadczenia i nasi ludzie, żeby nie mieli tego doświadczenia, żeby nas nie dotykały tego typu bardzo niekorzystne zdarzenia. Zobaczcie Państwo, zawsze ten okres niebezpieczny zaczynał się gdzieś tam od maja, kończył powiedzmy w lipcu, bo tak wskazywało to nasze niechlubne doświadczenie z poprzednich lat. Teraz się okazuje, że nawet zimą nie możemy być spokojni, bo anomalie dotykają nas w każdym wymiarze i w każdym czasie. Niemniej jednak cieszę się, że dzięki Wam tu wszystkim mogą spokojnie liczyć na wsparcie ci, którym krzywda się stanie. Cieszę się, że każdy, kto mógł i mógł pomóc, to zrobił. Tak, Wy jako radni, żeście się włączali. Radni powiatowi bardzo mocno. Mieliśmy też wsparcie ze starostwa powiatowego. Po prostu to niesienie pomocy nas zbliża i rozumiemy się w tym niesieniu pomocy. I za to ślicznie dziękuję. Za taką jedność, za zrozumienie, za to, że wiadomo, jeżeli komuś się krzywda dzieje, to trzeba pomóc. Moi drodzy, niestety to, co wspomniałem przy harmonogramie moich działań, spotkań międzysesyjnych, teraz rozwinę. Niestety, bo nasi sąsiedzi za granicą potrzebują pomocy, bo rzeczy niesamowite tam się dzieją, rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli nawet, że w XXI wieku może mieć miejsce taka agresja i taka niesprawiedliwość. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji tak naprawdę zbiórki wszelkich potrzebnych rzeczy dla naszych sąsiadów, dla Ukrainy. I wierzcie mi, każdy dar, każda rzecz, która daje ciepło, dzięki której mogą się porozumieć, dzięki której można przeżyć, jest na wagę złota. Począwszy od dzieci, od tych maluczkich, po dorosłych, bo tam często, gęsto są w pośpiechu zabierane rzeczy niezbędne pierwszej potrzeby po to, żeby ratować życie, po to, żeby uciekać. Moi drodzy, u nas taka akcja, znajdziecie wszystko na stronach Urzędu Gminy, na Facebooku. Taka akcja jest prowadzona i głównym punktem zbiórki
wszelkich rzeczy potrzebnych na Ukrainie, to jest dworek Borowice. Tu bardzo żywo włączyło się też sołectwo Rogowo i to jest kolejny punkt, czyli świetlica Rogowo. Koło gospodyń wiejskich, Mirabelki i OSP Borowice, tam jest kolejny punkt zbiórki. Koło gospodyń wiejskich Pilchówko też. Pan Sołtys Gradecki z Czerzewa w własnym mieszkaniu ogłosił też dwudniową zbiórkę, gdzie można dostarczać rzeczy najpotrzebniejsze. Firma Chemirol na czele z państwem Osowskim też zbierała rzeczy z wielkim powodzeniem. Być może nie przedstawię wszystkich punktów, ale wiedz się, że później my jako Urząd Gminy będziemy dalej dystrybuować to przez starostwo, bądź tutaj też do nas zwrócił się do mnie osobiście pan poseł Maciej Małecki, gdzie też jest organizowana taka zbiórka. Przez straże jest organizowana zbiórka dla straży na Ukrainie. Ta pomoc może być niesiona z wielu płaszczyzn i wieloraki sposób. Gorąco zachęcam, żebyśmy wszyscy się włączyli i pomogli biedzie, wielkiej biedzie tym, którzy tej pomocy potrzebują. Bo nie wyobrażam sobie, jakby u nas taka sytuacja miała nastąpić, jakie to jest ogromne szczęścia, jakie to są tragedie. Pomagajmy w jakikolwiek sposób możemy. Powiem dalej, jeszcze dzisiaj, może jutro najdalej, wyjdzie informacja ode mnie, wyjdzie informacja z Urzędu Gminy. Prośba. Motywowana czym? Tym, że moi drodzy, w niedzielę miałem telefony od mieszkańców, którzy mówili: panie wójcie, ja chętnie przyjmę rodzinę. Powiem, że bardzo cieplutko mi się zrobiło na sercu, że taka inicjatywa oddolna jest. Dzisiaj bądź jutro, tak jak wspomniałem, i w formie okulników, ale też w formie informacji we wszelkich możliwych nośnikach, moi drodzy. Taka prośba, apel do naszych mieszkańców będzie wystosowana po to, żeby ci, którzy mają życzenie, mają taką wolę i potrzebę, żeby przyjąć rodzinę z dziećmi, w ogóle żeby dać azyl, dać schronienie tym, którzy go potrzebują, którzy zostali zmuszeni do emigracji tutaj, żeby mogli to uczynić. Bo będę bardzo rad, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli będę taką bazę osób mógł potem udostępnić w razie potrzeby i też powiedzieć, że my jako gmina Bułkowo jesteśmy gotowi w godnych warunkach przyjąć osoby, które potrzebują pomocy. To będą działania jeszcze na najbliższe godziny. I teraz zmieniając temat, a mianowicie temat finansowy, chciałem tutaj zakomunikować, że otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kolejne dofinansowanie, tym razem na drogę w Nowym Podlecku, gdzie z kwoty wnioskowanej 1 000 000 zł otrzymamy 70%. Czekamy teraz na sygnał od służby wojewody, kiedy możemy podpisać umowę, bo jesteśmy na liście podstawowej i cieszę się, bo to, tam są restrykcje dość duże. My żeśmy spełnili wszystkie warunki, wszystkie parametry drogi też, żeby to dofinansowanie otrzymać. Mam nadzieję, że w dobie rosnącej inflacji i cen po ogłoszonym przetargu będzie nas stać, żeby tą drogę wykonać. Czyli mam nadzieję, że gdzieś w tych wartościach kosztorysowych się znajdziemy z oferentem, który da najkorzystniejszą ofertę. Bardzo bym tego sobie i państwu życzył, bo przecież budujemy dla mieszkańców. Kolejna sprawa to Polski Ład. Drugi nabór i trzeci nabór. Dzisiejszy dzień jest ostatni składania wniosków. I tak jak wspomniałem, ja tylko przypomnę i troszkę o szczegóły może okraszę, jakie zadanie. Droga Nowe Łupki - Słupca. Wartość kosztorysowa 4 330 668 zł, gdzie ubiegamy się o 95% dofinansowanie. 5% to byłby nasz wkład własny, jeżeli oczywiście wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Kolejny wniosek to kompleks boisk Blichowo. Oznacza, że 3 wnioski możemy złożyć. Kompleks boisk Blichowo, gdzie
Wartość zadania to 1 447 000 zaokrągleniu tysięcy i tu ubiegamy się o 90% dofinansowania. Czyli 10%, jeżeli otrzymamy wniosek, będzie pochodziło z naszego budżetu. Kolejny wniosek to garaż OSP Bułkowo, gdzie wartość kosztorysowa całej inwestycji to jest 2 155 000 w zaokrągleniu. I tu możemy otrzymać maksymalnie 85% dofinansowanie, czyli 15% będzie pochodziło z naszego budżetu. I też, moi drodzy, trzymajmy kciuki, żeby ten wniosek otrzymał dofinansowanie. To takie trzy wnioski w tym naborze, przy czym też chcę powiedzieć, że będą kolejne, bo tak jak byliśmy na spotkaniu informacyjnym z panem wojewodą, to jeszcze w tym roku będzie kolejny nabór na Polski Ład. Nie wiem, jak sytuacja na Ukrainie zweryfikuje te informacje. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, ten nabór się odbędzie. Także to nie koniec. Dalej, jako gmina, w której funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mamy możliwość skorzystania z trzeciego naboru, czyli właśnie dotyczącego tych inwestycji w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. I tak, chcemy złożyć jeden wniosek na kanalizację w Osieku. To jest kanalizacja bodajże z lat 70. bardzo już wyeksploatowana, która przysparza wiele problemów obsłudze. Ale też trzeba otwarcie powiedzieć, że sami mieszkańcy też przysparzają wiele problemów, używając jej niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ szmaty, obierki, reklamówki, bo tak mówię delikatnie tylko, to nie jest miejsce, żeby je składować czy w studzienkach kanalizacyjnych, czy próbować przez sewus też się tam prowadzić. W sztuczce, no niestety. Moi drodzy, kanalizacja łącznie z oczyszczalnią tam na miejscu, to jest kosztorysowo w tej chwili 2 793 000, gdzie jeżeli byśmy otrzymali dofinansowanie, to radość by była taka, że to dofinansowanie to jest do 98%. Czyli oby było tak, że tylko 2% z własnej kieszeni tam zainwestujemy. Kolejna inwestycja to drogi osiedlowe, drogi wewnętrzne. Tak w miejscowości Pilichowo, jak w miejscowości Osiek. I tutaj szacujemy, że będzie to około 1,8 nawet do 2 milionów złotych, łącznie z oświetleniem i z miejscami, gdzie będzie można posiedzieć też na ławeczce. Takie są zamierzenia. Nie wiemy, jakie będą efekty, tym bardziej, że alokacje nie są większe, a chyba nawet nawet mniejsze, ale no zobaczymy. Zobaczymy, tak jak pierwszym razem złożyliśmy wnioski, no każdy liczy, składając wnioski na sukces. My żeśmy tak podchodzili tak z dystansem trochę, mając na uwadze to, że wnioski zostały złożone na kwotę dużo, dużo większą niż alokacja w tamtym naborze. Udało nam się całość je dostać. Także przeszło 9 milionów mamy do zainwestowania w tej chwili i powoli już to robimy. To by były kolejne miliony, jeżeli by się udało choć część z tych wniosków zakończyć podpisaniem umowy. To tak, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, a też, moi drodzy, w tym czasie mojego wystąpienia dostałem informację, że jednak został przedłużony nawrót do 11 marca, jeżeli chodzi o Polski Ład, czyli to jest już kolejne przedłużenie, nie ze względu na sytuację, jaką mamy, niestety. Cóż, kończąc jeszcze moje wystąpienie, chciałbym bardzo podziękować panu staroście, panu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi za piękną, wzorcową interwencję. Tak się złożyło, że droga, którą stawiałem zawsze za przykład jako najlepsza droga żwirowa na terenie gminy, czyli ta, która łączy Stare Krowice z Osiekiem, na pewnym miejscu zmieniła się w topiel. To jest zasługa, też nie oszukujmy się, transportu ciężkiego, który ostatnio też upodobał sobie tą trasę i firma, zewnętrzna firma przewozi kruszywo, nie wiem, z sąsiedniej gminy, może dalej jeszcze, ale ten skrót sobie upatrzyli
I między innymi te ciężarówki też rozrabiają żwir. Jaka była sytuacja tej zimy, wszyscy wiecie. Skończyły się te zimy, gdzie zamarzało w końcówce listopada, puszczało w końcówce marca. I wtedy mieliśmy tydzień, góra, dwa problemów, bo potem puszczał dół, woda wsiąkała i można było przystąpić do remontu. Teraz niestety, to było tak, jakby do wiadra z wodą wsypał łopatę żwiru. Ile by tam tego żwiru nie sypał, dopóki wiadro się nie przedziurawi, czyli woda nie zejdzie w dół, no to były takie warunki bagniste. Ta droga nie wytrzymała. Dzwoniłem, prosiłem osobiście, tu wtedy jeszcze radny Piotr Skorupski, też wiem, że interweniował. No, pan starosta obiecał i słowa dotrzymał. A o tyle było to ważne, że tam jeździł autobus, jeździ do tej pory autobus liniowy do Płocka. Ja już miałem telefon od właściciela, że zawieszają kurs. No, tak się złożyło, że nawet nie musieli zawieszać, bo już na drugi dzień rano była droga zrobiona. Bardzo dziękuję i na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Radny powiedz, proszę bardzo. Ja też chciałbym się Wysoka Rado przyłączyć do podziękowań na strażaków, bo oczywiście tam z nimi byłem. Wiedziałem, jakie warunki są pracy i jak ciężko jest, jak narażają czasami narzębają prawo. Do stadionu ambulancji przy takim dzieci jest zabronione. Chłopacy robią wszystko, żeby pomóc. Więc też bym chciał, żeby mieszkańcy nie byli roszczeniowi i tacy profesjonalni, że macie to dajcie. To nas też ograniczają przepisy bezpieczeństwa. My nie możemy robić pewnych rzeczy. Ja bym się skupił na tym, co zaproponowano Wysokiej Radzie, czy czasami nie wprowadzić tygodnia przeciwpożarowego, takiego tygodnia w miesiącach czerwcu, na początku lipca, kiedy trochę czasu jest, przejście po gospodarstwach, zobaczyć, jak gospodarstwa są przygotowane do takich sytuacji. Że nie ma drabiny, nie ma bosaka, nie ma tłumnicy. Mało tego, dach jest ruchomy już od paru lat, chodzi. Koźlina jest skrachciała, zniszczona, nie robią przeglądów. Wiatrówka wiuje pół roku, dziuba sobie, nie przeszkadza, ale jak jest największy huragan, jak jest najtrudniejsza sytuacja atmosferyczna, wtedy nas się zawzywa i waszym obowiązkiem jest to robić. Macie swoje dzieci, macie swoich synów, wtedy chórę wyślij go na dach. Ktoś wysyłając tego chłopaka, który ma rodzinę, który ma dzieci, podnosi pewne ryzyko, bo wszystko się kończy szczęśliwie, ale był przypadek, że chłopak spadł z drabiny i no nie uległ akurat nieszczęśliwemu wypadkowi, ale do zdarzenia już doszło. A ile takich zdarzeń mógł przytoczyć ze Straży Państwowej, gdzie ludzie za mur pospadali, gdzie zginęli, gdzie do takiej sytuacji dochodzi. Ludzie są roszczeniowi, żądający, tak musicie, bo wy jesteście. Nie, jesteśmy od tego, żeby nieść pomoc w zagrożeniu życia i mienia. A nie od tego, żeby naprawiać dachy. Jest teraz dobry czas przejrzeć swoje domostwa, przejrzeć dachy, wiatrówki, podobijać, wziąć lekarzy. Ja rozumiem, że usługi są tak bardzo drogie, że nie wszystkich stać, ale my też nie jesteśmy firmą usługową. Jeszcze jedno pytanie związane ze strażą. Czy Wysoka Rada tam przychyli się do podniesienia tych dniówek i tych naszych stawek za wyjazdy? My tak o te pieniądze aż tam mocno nie zabiegamy za te godziny pracy, tylko byśmy chcieli, żeby było to sprzętowienie, bo wiele jest pretensji, że a to trzech robi, dwóch stoi. Mamy jedną krętarkę, jeden młotek, no i na abonę może wejść dwie osoby, nie więcej. No co można więcej zrobić? Nie można wpuścić 10 ludzi na dach, żeby się pogubili i żeby pospadali. No trzeba trochę do opieki, bo to jest mandeka. Wiatr za winie zrzuci i co, narobi bałaganu. Także tu tak nie chciałbym udzielać lekcji, ale mówię, mamy ograniczone możliwości związane z bezpieczeństwem tej pracy. To nie jest tak, że my już możemy robić, co nam się podoba. Potęgamy pod pewną straszną prawdą, tam są przepisy restrykcyjne. A mieszkańcy troszeczkę więcej od siebie tak jakby dają, żeby po tej linii od nas uciekli. Chciałem pani sekretarz podziękować za te gorące posiłki, które już na przyszłym razie mają się. Ja załatwiałem z panią, pani załatwiła z panią wójtem, więc ja do pani podziękowania kieruję z kim załatwiałem. Więc za całą współpracę, bo pani bardzo dobrze tu z nami współpracowała, te pandemii, to te wszystkie potrzebne rzeczy, to była błyskawiczna sprawa, a to na czasie zależy, bo ludziom zalewało mieszkania, zalewało zboże i tak dalej. Także tu w tej kwestii wielkie podziękowania dla całego urzędu gminy. Wracając do dróg powiatowych i gminnych. Dochodzą do nas sygnały takie, a te sygnały są prawdziwe dlatego, że jest duże zapotrzebowanie na różnego towaru, czyli po spółki, żwiry i piaski. I dzisiaj nasze drogi powiatowe są bardzo niszczone. Tak się dzieje na Pradze, tak się dzieje tutaj na Osieku, gdzie kierowcy dużymi ładunkami omijają wagi, omijają wszelkiego rodzaju kontrole, szukają dziur, żeby te transporty po prostu przepychać. Bo to jest takie przepychanie. Niszcząc tam drogi, myślę, że
należy postawić znak odliczający, postawić policję i ukrócić to troszkę. Ja rozumiem, że każdy płaci koncesję, chce zarabiać, a niech zarabia w trzeci sposób, nie niszcząc drugiemu, żeby nie mógł do pracy dojechać. Dziękuję bardzo. Ja wspominając o drodze, w której pan wójt wcześniej mówił, przez Skrubic Starych do Osieka, bardzo bym prosił, ponieważ to jest droga powiatowa, tam kiedyś były rowy i tych rowów nie ma, zginęły. Wiemy wszyscy, kto jest właścicielem i z jednej strony, i z drugiej strony gruntów i ile pan posiada gruntów. Dziwię się, że nawet te 5 czy 10 arów go uratowało. Uważam, że też te rowy, brak tych rowów w zasadzie, wpłynęło na tą sytuację, która miała miejsce niedawno i po prostu droga stała się nieprzejezdna, ponieważ ta woda nie ma czym odpocząć. Także bardzo proszę o interwencję. Drodzy, tak zacznę od kwestii Jarbony. Zobaczcie, jeszcze niedawno musieliśmy składać ręce i czekać na swój czas, jak będzie zadysponowana z Państwowej Straży Pożarnej, albo korzystać, jak już była sytuacja gardowa, z usług firm prywatnych. Teraz, gdy ona jest, spójrzcie, to już, dlaczego to mówię, bo to tak już wrosło w naszą rzeczywistość, że tego się nie widzi. Ale ta ambona jest potrzebna non-stop. Ciągle na wysokościach dzieją się rzeczy złe i ciągle duchowie usuwają te zagrożenia. Mało są dysponowani do sąsiednich gmin. I teraz zobaczcie, z jednej strony to ktoś mi mówi, a wójcie, bo to obciążenie. No tak, jest obciążenie, bo przeglądy UDT-owskie i inne, no, to jest kosztowna rzecz. To jest kosztowna, ale my nie możemy sobie pozwolić, żeby sprzęt był jakkolwiek, pod jakimkolwiek kątem niesprawny. I grube pieniądze żeśmy włożyli w to, żeby ją usprawnić, w to, żeby wszystkie przeglądy były jak najbardziej dobre. Ale moi drodzy, ja powiem tak, ja jestem dumny, że udało nam się pozyskać tę ambonę i ona robi robotę nie do przecenienia, przede wszystkim tu na terenie gminy. W chwili zagrożenia i potem w chwilach, kiedy są potrzebne prace na wysokościach i trzeba je wykonać. Tu na naszym mieniu publicznym odniosę się do słów pana radnego, że nie wolno nadużywać. To prawda. Nie wolno nadużywać sytuacji i wykorzystywać sytuacji. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze mienie i straż jest do tego, żeby działać w warunkach zagrożenia, żeby ratować życie, żeby ratować mienie, które odpowiednio wcześniej też musi być zabezpieczone. To tyle na temat ambony, która mówię, jej wartość w mojej ocenie i biorąc pod uwagę to, co już wykonała, jest nie do przecenienia. Nie do przecenienia. I takie inwestycje też są nie do wycenienia. Są po prostu bezwartościowe. Nie można ich określić w jakimkolwiek systemie wartości, bo po prostu są nie do ocenienia. Niosą ratunek, niosą pomoc teraz, kiedy jest to potrzebne. I dzięki takiej ambonie możemy w ciągu dłuższego czasu nieść pomoc większej liczbie osób. I o to chodziło. I w ogóle możemy nieść pomoc, nie czekając na pomoc z zewnątrz. Jeżeli chodzi dalej o dosprzętowienie druhów strażaków, bardzo proszę każdą z jednostek, jeżeli są potrzeby, tu wiem, że jeżeli chodzi na przykład o wkrętarki, chodzi o wkręty, o to, żeby taki sprzęt podręczny mieć, żeby można było zabezpieczyć dach. Jest to koniecznością, nie ma najmniejszego problemu, żeby to się znalazło na wyposażeniu. Mój apel tylko jest taki, żeby każda z jednostek, jeżeli są potrzeby do sprzętowienia i w takich sytuacjach krytycznych, gdzie to musi być pod ręką, proszę o informację, żebyśmy mogli reagować. A żeby reagować, to podstawą jest wiedzieć. Jeżeli ja nie wiem, my nie wiemy, to jest problem z tym. A mając taką wiedzę, jeżeli jest to coś kosztownego, szukamy zewnętrznych dofinansowań i staramy się reagować. Jeżeli nie są to kosztowne rzeczy i są niesamowicie potrzebne, jesteśmy w stanie to zrobić od ręki, bo my też nie wiemy, kiedy będzie następny huragan, to następna wichura, a chcemy, żeby wszystko było jak najbardziej skuteczne i bezpieczne przede wszystkim. I dla druhów niosących pomoc też. I cieszę się, że praca urzędu jest doceniana właśnie w takich sytuacjach też, to znaczy, że otaczamy się wspólnie odpowiedzialnymi ludźmi. Dziękuję bardzo.
Radny powiatowy. Takie reakcje, no niestety nie wszystko tak nam się układa, jak się chcieli. Wyszła sprawa teraz drogi we Bukach, potem się przetarg. Środki zabezpieczone, które były na to drogę, nie pokryły nawet połowy naszych tak jakby oczekiwań. Jest sprawa dosyć przykra, jak tylko można najdelikatniej to określić. Trochę jest wina nas, żeśmy się gapili, że te środki są za małe. Udawało nam się, że nowe czasy one są wystarczające. Też muszę się uderzyć w piersi, bo po prostu na to nie zwróciłem uwagi. Wydawało mi się, że kilkukrotnie zrobiliśmy za 600 tysięcy, to za milion się poradzi. Tu mieszkańcy niektórzy, zresztą jeden taki kulturny był, że przeszkadzał, cały czas coś mu nie pasowało, cały czas się woził z tym projektem. Opóźniał, bo mogliśmy tę drogę mieć już w styczniu. Jeszcze po starych cenach. No nie udało się, jest jak jest. Nikogo nie chce oceniać, każdy walczy o swoje. Więc jest taka sytuacja, że umówiliśmy się tu po spotkaniu z panem wójtem. W piątek umówieni jesteśmy na środę, na 8 rano do pana starosty. Kto by miał życzenie, zapraszam. Spotkanie jest otwarte. Czym więcej głów, tym więcej pomysłów. Mi się wydaje, że tutaj powinniśmy jakoś z tego wybrnąć, bo byłoby to karygodne, że tak blisko tej drogi, tyle poświęcenia, tyle różnych spotkań, rozmów i by to spaliło na panewce, to raczej to mówię. Ja bym się już przyłamał, jeżeli by się to nie udało zrobić. Natomiast co do zbiórki, widzicie, ta zbiórka to jest tylko jeden dzień. Ja też jestem włączony tam w te organizacje. Próbujemy tutaj przesłać to na granicę, potrzebne są środki jeszcze na paliwo, ale to już jest powoli zorganizowane. Dzisiaj deklaracja kilku mieszkań w Płocku wpłynęła. Ludzie domki pod miastem oferują, także te polskie gościnność można zauważyć, odczuć nawet w takich gminach, gdzie u nas ludzie naprawdę mają duże potrzeby, a niosą i się dzielą. Także panie wójcie, niech pan tu serdecznie za to podziękuję, że tak biedna społeczność potrafi się dzielić z nimi. Natomiast co do tych ukraińskich spraw, tam troszkę zapoznałem się, bo dzisiaj byłem na spotkaniu z takimi rodzinami ukraińskimi. Z nimi trudno się pracuje, oni po prostu są przerażeni tym wszystkim. Ta pomoc od nas i wyciągnięta ręka troszkę tak jak ich zniechęca, obawiają się, że co my, jak my możemy coś rozdawać darmo i tak dalej. W ogóle jest jakieś zdziwienie, że ktoś daje mieszkanie, mieszkaj sobie ile chcesz i musisz za nic płacić, to dla nich jest niepojęte. No ale trudno, my tacy jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Radny Wigak? Ja też. Od rodzin, które chcą przyjąć uchodźców i pytam pani wójcie, czy na tą chwilę jest wyznaczona osoba w urzędzie gminy do kontaktu, do kogo mogą się zgłaszać ci ludzie, którzy chcą przyjąć uchodźców. Jeżeli chodzi o przyjęcia osób, to jest temat świeży, z niedzieli, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie wszelkich rzeczy, mamy 3 takie telefony podane, gdzie można się zgłosić tak za pośrednictwem GOPS-u, jak pani sekretarz i również, jeżeli chodzi o obsługę całego przyjmowania w dworku w Borowicach. Tutaj chcę po prostu mieć taką bazę osób, które będą, to się stanie bardzo szybko. Taką bazę osób, które zdecydują się na ewentualne przyjęcie uchodźców i wówczas będziemy przekazywać tą bazę dalej. Wiecie, ja też nie wykluczam sytuacji, gdzie może się tak zdarzyć. My nie wiemy, jaki przebieg będzie miał ten konflikt, ale nie wykluczam sytuacji, że pewnego dnia, przychodząc my wszyscy do pracy, spotkamy grupę osób przed urzędem gminy, być może matek z dziećmi, które powiedzą, pomóżcie nam, bo my nie mamy co ze sobą zrobić, nie mamy gdzie pójść. I my musimy też być przygotowani na tego typu sytuacje. I tu uważam, że koordynatorem tych działań będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, bądź to osoba wyznaczona przeze mnie w Urzędzie Gminy. Na razie robimy to w ten sposób, że spotykamy się na takich posiedzeniach sztabu i omawiamy to wspólnie. Wszystkie informacje są analizowane i omawiamy wspólnie. Także tu powiem tak, kwestia organizacyjna jest tu najmniejszym problemem. Chętni, którzy po prostu mi dało co, taki zastrzyk pozytywnej energii, to, że otrzymałem telefon z informacją, proszę pana,
Jeżeli będzie potrzeba, proszę do nas przysłać rodzinę, my chętnie przyjmiemy taką rodzinę. My musimy też otrzymać wytyczne, co mamy zrobić, żeby te osoby mogły spokojnie mieszkać. Gdzie zgłosić, jakie procedury i tak dalej. My chętnie to zrobimy, pomożemy. Tylko musimy wiedzieć, tak, po kolei, jak to ma wyglądać. To tyle w tej kwestii. Ja cofnę się jeszcze do tu wypowiedzi pana radnego i kwestii drogi Daniszewo-Pionczyn. Moi drodzy, to jest tak, cenię tutaj szlachetność, że pan się chce w piersi uderzyć, ale bym powiedział, nie do końca jest wina radnych powiatowych, moi drodzy. Ja przedstawiłem wam na ostatniej komisji oferty. Jak wyglądały oferty i jak to się ma do zabezpieczonej kwoty. Tam z tego, co kojarzę, w przetargu jest zabezpieczone 1 000 000 zł na inwestycje. Najniższa oferta to była 2 200 000, druga była prawie 2 300 000 chyba, trzecia i czwarta coś koło 2 600 000, 700, tak z pamięci mówię. I wiecie, no to jest olbrzymie przekroczenie, tak? I ja liczyłem wtedy, że no po prostu tak ceny poszły drastycznie w górę, że projektant rozminął się z rzeczywistością i źle skosztorysował ten, znaczy inaczej, że on to zrobił dobrze, tylko ceny poszły w tym czasie tak w górę, że no aż tyle. To przecież wy wiecie, jak my ogłaszamy przetargi i czasami do kwoty, którą wyliczył kosztorysant, trzeba dołożyć jakieś pieniądze, no, po to, żeby móc podpisać umowę z tym, który dał najniższą ofertę. No bo nie starcza tej wyliczonej przez projektanta, ale zawsze zabezpieczamy taką, którą wyliczy projektant. Zawsze. Przekazuję państwu, że załóżmy droga ma kosztować 3 miliony, no to my, żeby ogłosić przetarg, to musimy mieć zabezpieczone 3 miliony, bo to jest rozsądne, jeżeli chodzi o tą kwotę. No i wiecie, i tutaj tak jadąc któregoś razu, tak sobie myślę, już po naszym spotkaniu, mówię, taka dziwna zwierzęć jest tych ofert. 2 200 000, 300, czyli tak dziwna w sensie, że blisko siebie, tak, że tu firmy się jakby strzeliły, no i potem mamy te dwie wyższe. I tak mnie tknęło, żeby się zorientować, jaki jest w ogóle koszt, ile wyliczył kosztorysant na ten kilometr. No i okazuje się, trzeba by to sprawdzić, bo być może jestem tu w błędzie, ale okazuje się, że koszt to miał być ponad 3 miliony. Już nie pamiętam, 3 miliony 100, 200, taka wartość była wyliczona przez kosztorys, przez projektanta. Wobec tego, dlaczego dano tylko 1 000 000? Nie wiem. Nie mi to osądzać. No to jest tak jak, moi drodzy, my ostatnio ogłaszając przetarg na osiedle Bułkowo, na tą pierwszą część, mamy wycenione przez kosztorysanta 3 200 000. Bo to jest akurat tak porówny. I teraz tak, bym poprosił was, proszę państwa, dobrze, jest, poddaję pod obrady uchwałę, bo mamy wycenione na 3 200 000, ale słuchajcie, zabezpieczmy tylko 1 000 000. Może ktoś się znajdzie i wykona za ten 1 000 000. No wy byście ręce za tym podnieśli, ale świadomie bym wam powiedział, tak, że tak jest. I wtedy no szukamy, jak jest najniższa oferta, te 2 200 000, to szukamy, żeby dołożyć, bo wiemy, że faktyczne koszty i tak są 3 000 000, czy przeszło 3 000 000. I tego tu nie rozumiem. Tego zapętlenia. Mam nadzieję, że to środowe spotkanie, które będzie organizowane, to jest zorganizowane, to wyjaśni, no bo nie da się kupić czegoś za 100 zł, jeżeli kosztuje 300 zł. No, tak najprościej, no, w mojej ocenie. Ale poczekajmy i bądźmy dalej dobrej myśli do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny przewodniczący, na temat tych rowów. Ja tu byłem z panem Ryszardem Kulińskim, jak te odtopienia to. Oglądałem drogę Dłukowa na Miedzi i rowy, oglądałem tę drogę tam na osieku, no faktycznie tam rowy są naniesione, ja nie wiem, jak się stało, że te rowy znikły, ale to jak mówię, apel do rolników, żeby nie wyrzucać kamieni w rowy. Teraz przyszedł nowy sprzęt do powiatu, Bubowicowa Kosiarka, bardzo droga, no niech ona teraz wjedzie w ten rów. Tu ja powiedziałem kierownikowi, że nie ma sensu wpuszczać tego sprzętu, dopóki się nie zbiera tego, co tam jest, tego urobku, bo jego przybywa z roku na rok. Najlepiej rolnikom zebrać i rzucić w rowy i potem niech ktoś się tam z tym buja. Nie? No i tak to ze wszystkim jest. Oranie dróg rowów to jest też nagminne i no, co ja na to mogę poradzić. Ja byłem, swoje zrobiłem, pokazałem mu te podtopienia.
ta jakość, co zasypane było, to też tam jest wiele do życzenia. Nieco ze wszystkim się zapoznał, ocenił to i tyle mogę zrobić. Natomiast co do tych chętnych, którzy chcą przekazywać swoje domostwa, czy mieszkania, czy oferty jakieś składać, koordynator jest w starostwie powiatowym, tam jest baza danych, tam przyjeżdża jakaś komisja, sprawdza te mieszkanie, jakąś tam umowę, którą zawiera z takim danym człowiekiem i to się odbywa na takich zasadach. Nic sami nie możemy robić, czy zbieranie te dane, czy coś, to wszystko musimy przekazać pod wójta, potem wójt przekazuje dalej, także tu jest to wszystko skoordynowane, niech nie można działać na własne rynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dokładnie, ja tylko się odniosę do tych rowów. Wiecie, te rowy i na mapie, i w rzeczywistości były, bo jeszcze kilka lat temu zgłaszałem do starostwa powiatowego, o których mówił pan wiceprzewodniczący. Zgłaszałem do starostwa powiatowego, że nie ma, że zacznie się problem z drogą, z odprowadzeniem wody. No i właśnie jesteśmy tego świadkami, że się zaczął. Dziękuję bardzo. Radny Grabarczyk. Proszę nam wysłać pobocza tam na zakręcie na ten spół, tak? To było otwarte. Proszę myśleć, że wniosek będą ciągnąć to dalej, aż do prawdy się do zakrętu Błąkówka. Do centrum. Niestety się nie pojawili. Jak to pan bardzo powiatowy musi zapytać, ponieważ to pismo, które ja dostałam, gdzie jest napisane, że będą pobocze utwardzone, tam nie jest określone, na jakim odcinku, w jakim dokładnie jest pobocze, bo więc liczymy mieszkańcy, że to jednak będzie zrobione dalej. Że nie zawsze tam tylko właśnie tutaj na tym zakręcie w szuk. Dziękuję bardzo. Radny powiatowy. Tak, pani radna, byłem na tej drodze, widziałem tę robotę, nie jestem zadowolony z tego. Myślę, że będzie okazja się z panem dyrektorem Borsakiem porozmawiać i wyciągnąć jakieś konsekwencje, czy to dalej tak będzie szło wolno, czy to będzie szybciej robione. Jakaś przyczyna przerwania tych robót, ja nie jestem w stanie pani powiedzieć. W każdym razie myśli stosowne pismo do starosty złożyli, poszły odpowiednie dokumenty, wyszły odpowiednie zapewnienia, które pani dostała na piśmie. Więc może wspólnymi siłami, jeżeli to się nie stanie, tak jak pani sobie oczekuje, napiszmy takie pismo, które będzie tak jakby dawało panu dyrektorowi odniesienie, jak ta faktycznie ta robota została wykonana. No bo przecież ja nie jestem firmą komunalną, nie mogę tutaj tak jakby brać na siebie ciężary, jak oni to powinni robić, jak szybko. A nie, to chyba chodzi o ilość, bo jakość jest bardzo dobra, prawda? Tylko że o ilość. Ja wiem o długość, ale to tamta długość była dużo większa na papierze, jak teraz jest w rezultacie zrobiona. Ja myślę, że dalej by było dobrym pomysłem, żeby tu pana kierownika komunalki zapraszać na tę sesję, żeby on to wszystko notował, bo potem wszystko się mówi, ja nie wiedziałem, ja nie miałem na ten temat żadnego sygnału czy coś w tym kierunku. Ja po prostu staram się tutaj, żeby pana Błaszczyka informować, że mam takie powodzenie. Daję, że zawsze pan stara się pomagać. Ja postaram się, żeby to wytłumaczyć i jakoś to robię. Chciałam powiedzieć tylko, że to jest bardzo dobrze, to jest wykonane, dlatego że dużo dało, bo przyszedł na każdy te prace prowadzić aż do przygotowania nowych kółkach, bo to nam nie chodziło, bo to jest taki kilometrowy odcinek, można powiedzieć, ten zakręt na twórcy też był dosyć groźny, tak? Tam było potrzeba odpowiedzi. No, tam było bardzo niebezpieczny, tam było bardzo niebezpieczny. Ale na wysokości ode mnie tak naprawdę do krzyżu bez nowych kółkach. Mówię ci panowie, nie zapewnili, że na drugi dzień się pojawią, ja nie wiem, czy może się wyjdzie w przyszłym roku. Myślę, że tam taka była po prostu technologia, że tam musi przejść równiarka i troszeczkę zebrać te burty, żeby woda spływała do rowu. I musi najpierw przejść równiarka, potem musi iść ta posypka. No, tak to rozumiem i tak to biorę za wykładnik, że taka jest procedura, żeby to miało ręce i nogi, ta cała robota, to trzeba ten garb zebrać, wywieźć, ewentualnie gdzieś tam zagospodarować, a resztę wysypać. Do innej sprawy poinformuję panią, jak sprawa wygląda. Dziękuję. Być może wrócą.
Staram się na wszystkich tych, gdzie pan dyrektor zadzwoni, gdzie są jakieś prace robione, czy Piotrek, czy ja, staramy się tam być, widzieć jak to idzie, pilnujemy tego i u nas puszelka nie przejdzie, tak jak woda. To może jeszcze tak wyjaśnienia, to chciałem poinformować, że kierownik bazy drogowej w Bodanowie jest zapraszany na każdą sesję, zgodnie tutaj z wolą radnych powiatowych. Teraz chciałem w sprawie dróg gminnych taką prośbę do pana kierownika, żeby jak najszybciej zorganizować równanie dróg, ponieważ patrząc z prognozy, mamy takie fajne okienko pogodowe, gdzie przez najbliższy tam tydzień albo i więcej będzie pogoda sprzyjająca do równania tych dróg, ponieważ są naprawdę w stanie opłakanym wiadomo, jak to po zimie, a szczególnie po tej zimie. A druga taka sprawa też w sprawie tej drogi gminnej, która jest od Chrościna do Worowic. Tam jest naprawdę bardzo duża wyrwa i bardzo proszę o jak najszybszą interwencję, bo praktycznie uzależnia jest nieprzejezdna. A taka wiadomość naszej gminy nie za bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? No, panie sołtys, mam dojęty, nie wiem czy... No, rozumiem, że tematy nam się wyczerpały. Dziękuję państwu za udział w obradach i zamykam 39. sesję Rady Gminy Bulbowo.